Będę pytał cię w aucie. Tak. Dzień dobry panu. Kurteczka może do tyłu, nie będzie przeszkadzała. Dziękuję za pomoc. Zapinamy się i jedziemy. Jak mamy z sobą rozmawiać, bo jesteśmy na ty od tylu lat. Może bezosobowo. Bezosobowo, możemy też na pan. Zobaczymy, będziemy łamać standardy. Teoretycznie powinniśmy... Jest to normalny wywiad, więc możemy spokojnie rozmawiać na pan. Jak wejdzie to jest Andrzej Stadnik. Kto to jest Andrzej Stadnik? Andrzej Stadnik to jest osoba związana z tym miastem od pierwszego roku jego życia. Tutaj mieszkał, tu cały proces tej wstępnej edukacji przebył. Następnie pojechał do Wrocławia do Wrocławia studiować. Tam zakończył studia architektury, specjalizacja urbanistyka. No i po studiach w 2000 roku wrócił do Nysy, no i zaczął swój proces już aktywności zawodowej i też w ramach tego od razu aktywność społeczna. Od razu, co to jest ta urbanistyka? To jest specjalność pokrewna architekturze i czym się zajmuje, żeby było jasne? To może tak, urbanistyka. W tamtych czasach bardzo mocno lobbowano, by w każdym mieście, w każdej gminie byli urbaniści, którzy mieli czuwać nad porządkiem przestrzenny w mieście. To nie jest temat świeży, tylko ten zawód istnieje od niepamiętnych czasów, w każdym razie od wszelkich takich zmian po II wojnie światowej. Pilnowano tego i to byli specjaliści, którzy mocno tego pilnowali. W naszym mieście, w Nysie, było biuro urbanistyczne, państwowe, które to pilnowało. Później po różnych takich sytuacjach, czyli przewrotach... Czyli to było kiedyś wyodrębnione, to nie tak, była komórka urzędu. Tak, znaczy nie, no to jest... Urzędu Miejskiego? Fizycznie to było, powiedzmy, takie ciało, które funkcjonowało państwowe, które dbało nad urbanistyką w mieście. Później mówię, no to jak gdyby trochę lekko zatarło, nie była aż taka może potrzeba, było wszystko ułożone, nie było tyle pracy dla tych... To historia, ale przejdźmy do sedna. Czym zajmuje się dokładnie urbanista, żeby każdy pięciolatek mógł to zrozumieć? To jest dbanie o przestrzeń miejską. Ale w jakim sensie? Żeby było ładnie? Po to, żeby było w schemacie pewnych działań poukładane, czyli linia zabudowy, kształty dachów, gdzie ma być park, gdzie są jakieś deficyty, gdzie mają być jakieś korytarze komunikacyjne, czyli rozwiązywanie problemów drogowych. Napomknę tutaj może odniosę się... Bo myślę, że najistotniejsze to są, przynajmniej z mojego punktu widzenia, te walory funkcjonalne. Czyli co i gdzie te klocki poukładać, jakbyśmy w Lego to robili, żeby było co? Najbliżej, najsprawniej, nie korkowało się, tak? Tak, tak. To jest wszystko, które decyduje umieszczenie obiektów usługowych, umieszczenie pewnej uciążliwości. Przedszkola, tak? Tak, to jest wszystko spójne. To chodzi o to, żeby uzupełniać... Droga do pracy, tak? Tak. I też jaki jest deficyt na danym na przykład osiedlu, czy są właśnie te przedszkola, czy są jakieś usługi ogólnodostępne, czy gdzie powinien być zlokalizowany jakiś element sportowy. Jak wy to robicie tak technicznie? Macie plan i piszecie, co, tu mieszka tylu ludzi, tutaj oni pojadą tędy, rysujecie tak, kreski? Zaczyna się od układu komunikacyjnego. Jeżeli ten układ komunikacyjny istnieje i ciężko go przebudować, no to szuka się różnych alternatyw, szuka się rozwiązań. Mówi się, że już na przykład w tej przestrzeni jest to tak zakorkowane, że rozwiązaniem jest tematyka powstania jakichś obiektów kolejnych, ale są na przykład kosztowne, bo mówimy o obiektach z parkingami podziemnymi, bo to jest problematyka dosyć znacząca w naszym ale mieście. Ale komunikacja nie jest jedyną rzeczą. Nie, no to jest wszystko, to jest korytarze przebiegu, zieleń, ogólnie linia, po prostu w ogóle forma zabudowy, jakiej zabudowy, czy wysoka, niska, czy nawiązanie do tej zabudowy i odtwarzanie zabudowy o wartościach historycznych, nawiązywanie do tego architekturą w stylu przedwojennym, w stylu
stylu współczesnym. Ciągle mówimy tu o pięknie. Tu kojarzy nam się konserwator zabytków, który zawsze ma uwagę. Ale tak, my to wszystko scalamy, spajamy w jedną całość, współpracujemy z wszystkimi instytucjami, czyli z konserwatorem zabytków, z przyrodnikami, z wodociągami. Może pójdźmy w tym kierunku. Wiemy, że już transport, logistyka, ktoś ma blisko do przedszkola. Tutaj patrzymy, że na nowym osiedlu, gdzie te dzieci pójdą do szkoły, jaka będzie ich droga, ale również jest jakaś rekreacja jeszcze, tak? Jeszcze są inne. Zakrobimy zakupy, czyli wszystkie aspekty, jak poruszamy się po mieście, to jest urbanistyka? Tak, to są wszystkie aspekty, tylko czego niektóre aspekty my możemy tylko sugerować, one jak gdyby same się gdzieś tam w tej przestrzeni później rozwiązują poprzez zapotrzebowanie, no bo budując dzisiaj sklep na siłę, my możemy zasugerować, ale fizycznie on też się musi obronić, no dobrze, bo sklep nie jest dużo teorii było, a teraz w praktyce. A co tu w Nysie można zrobić? Bo wiadomo, że mamy jakąś sytuację zastaną w każdym mieście, która ma zabudowę, nie jest całkiem od zera steranego, jak te teraz są hasła miasto 15-minutowe, no nasze chyba nie jest takie duże, ale nie jest 15-minutowe. Co można tutaj zrobić? Znaczy na pewno, bo tak, problematyką podstawową to jest, jak wszyscy wiemy, jest komunikacja i jest przeprawienie się z jednego brzegu rzeki na drugi. Tutaj, ja też już kiedyś o tym wspominałem, choćby nawet podczas debaty, gdzie w okresie 2007-2009 pracując w Urzędzie Gminy, wcześniej będąc pracując w biurze projektowym, spotkaliśmy się z pewnym już problemem, tworząc studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego. To jest taki dokument pierwszy, namacalny, taki obrazkowy, że tak jasno to określę, w którym przedstawialiśmy pewną koncepcję rozwoju naszego miasta. Zdecydowanie brakowało nam już wtedy łatwości komunikowania się w naszym mieście i brakowało nam pewnego elementu, jakim jest kolejna przeprawa mostowa, bo obecne już wskazywały pewien taki deficyt. No i tak skracając do sedna, gdzie ten most powinien być, bo są różne koncepcje. Jedni mówią o trzecim pasie na Bema, a inni mówią o czymś pomiędzy Kościuszki a tym, co kiedyś się nazywało tamą wojskową. To jest bardzo złożony proces. Czy jeszcze gdzieś indziej? Złożony proces i to wymaga wielu analiz, konsultacji ze specjalistami, z drogowcami, z uwarunkowaniami. Ale ty masz też jakąś wizję? W 2007-2009 skupiliśmy się na tym i mieliśmy wizję, żeby taka przeprawa między innymi była na kontynuacji drogi wybiegającej z parku, czyli Wyspiańskiego. I po tej starej, mniej więcej śladzie tamy wojskowej, w pobliżu tej tamy, miał być właśnie przebieg kolejnej linijki przeprawy mostowej i wpadać gdzieś mniej więcej na tym zakręcie na ulicy Saperskiej, po starym śladzie drogi takiej brukowej. To jest taki schematyczny obraz tych przemyśleń, które nam siedziały w głowie. Ja oczywiście w 2000... Zapytam tak, gdybyś został burmistrzem, to oczywiście specjaliści niech jeszcze raz zrobią analizę, czy już wiadomo? Nie. No dzisiaj sytuacja w dobie 2009, kiedy ja zakończyłem swój proces współpracy z gminą Nysa, bo zacząłem podążać dalej w swojej aktywności zawodowej. To może małą dygresję właśnie. To był Urząd Miasta na początku kariery zawodowej w Wydziale Urbanistyki, czy jak on się nazywał? Tak, architektura i urbanistyka. 2007. A potem co? A potem do prywatnej... Może taki krótki schemat. 2007, biuro projektowe, gdzie poznałem od podszewki wszelkich koncepcji projektowania, czyli od razu bardzo mocna praktyka po zakończeniu edukacji swojej na wyższej uczelni. 2007-2009 to już praktyka i jak gdyby patrzenie też w takim trybie administracyjnym, jak to wszystko wygląda i uczestniczenie w procesie. Czyli po prostu zmian. Urząd Miejski, prawda? Tak. A 2009-2009 do obecnego czasu pracuję w drogownictwie, przy dużych projektach. Gdzie budujecie te drogi? Po całej Polsce. Ja oczywiście mam w swoim zasięgu. Ostatnia droga to jest obwodnica Kędzierzyna-Koźla. Zacząłem od budowy obwodnicy Wrocławia, autostradowa obwodnica Wrocławia. Następnie Tarnów, droga Brzesko-Wierzchosławice, Tarnów-Dębica. Ile kilometrów ktoś liczył? Zazwyczaj te nasze odcinki to są 15-kilometrowe. Plus minus rząd wielkości. Jest to już w tej chwili raz, dwa,
3, 4, 5, 5 grubych kontraktów, które w procesie tych 15 lat, jak pracuję w tej drogownictwie, grubym takim temacie, no spore doświadczenie, bo zajmowałem się... No tak, ale takie doświadczenia w NYS-ie da się spożytkować? Tak, no problematyka może jest troszeczkę innej przepustowości dróg, ale nadal są to drogi i no wiąże się... nam fragmentu obwodnicy wokół NYS-y, bo jeszcze nie mamy... Tak, to jest Januszka, pierścień, tak? Który jest istotny. Owszem, może ktoś powiedzieć i dyskutować, czy warto tyle pieniędzy wydać, żeby obciążyć. Tak, czy państwo już dostrzegacie problematykę, może nie problematykę, tak właśnie kwestię załatwienia pewnej problematyki, bo obwodnica na początku swojego istnienia tam miała dosyć mało tych samochodów. Ludzie się nie przyzwyczaili, ale po jakimś czasie się okazało, że dużo osób wyjeżdżając choćby z Jędrzychowa czy gdzieś tam z Gosinowic woli pojechać obwodnicą i dojechać do drugiej części miasta, bo odciąża to niesamowicie ruch. To ruch jest tranzytowy. Ale żeby to nie była konferencja o drogownictwie, bo to nie tylko ten temat, to może przejdźmy do kolejnego. Co tu można zrobić? Znaczy właśnie, może co można zrobić? Jakie są pomysły kampanijne, czy ewentualnie po kampanii? Znaczy dla mnie istotą tego miasta to jest brak takiej bliskiej relacji z mieszkańcami, ale tej takiej bezpośredniej i otwartej. Czyli też... to się nazywa takie modne słowo teraz partycypacja. Tak. Inkluzywność. Inkluzywność obywatelska. Dla mnie, ja zatrzymałem się na pojęciu konsultacje społeczne. To jest coś, co chyba do wszystkich trafia, czyli konsultacja społeczna nie jednoosobowa, czyli przychodzi zainteresowany na rozmowę do urzędu gminy i otrzymuje jakąś informację, tylko bardziej debata. Taka debata społeczeństwa z odpowiednimi specjalistami w naszym mieście. To, co dokładnie też zrobiłem... Ale jakie konkretne problemy, które teraz istnieją, można by rozwiązać albo polepszyć to rozwiązanie, polepszyć komunikację pomiędzy samorządem a mieszkańcami właśnie w tej formie. Zdecydowanie sondować, czego potrzebujemy, czego oczekujemy, co chcemy. A jakiś przykład? Przykład? Przykład no, bardziej problemu, to może się odniosę do sytuacji takiej bezpośredniej. Który nie został rozwiązany. Do zasadności pewnych działań. Mamy taką kwestię sporną, jaką był stadion. Miasto zdecydowanie podążało w kierunku, żeby powstała tam mieszkaniówka. Miała tą swoją koncepcję. Pytanie, na czym ona była oparta? Czy to była wola mieszkańców, czy to było tylko kierunek działania i kaprys kilku osób? Budować, znaczy... No tak, tylko pytanie, czy budować nie do końca chyba znając realiów i potrzeb miasta w odniesieniu do mieszkańców, bo potrzeba powstania nowych mieszkań, owszem, wiadomo, że jest, ale czy ona jest celowa w tym miejscu? Bo w tym momencie może zapytać specjalistów od zabudowy mieszkaniowej i zapytać społeczeństwa. A co było pytanie celowe? Słuchamy urbanisty. To jest chyba dobra osoba do zadawania takich pytań. Co jest nieurbanistycznego, antyurbanistycznego w osadowieniu tam tych bloków? Jeżeli mamy problemy komunikacyjne w mieście i jesteśmy zakorkowani, to wrzucanie kolejnych takich form zabudowy, które potęgują nam, eskalują nam ten problem, no to chyba to nie jest dla każdego zdroworozsądkowo myślącego dobry kierunek. Jeżeli mamy problem komunikacyjny... Pytanie takie. Właśnie przejeżdżamy obok dekady i tu był ogromny spór i teraz pytanie, czy to jest obiekt, który nam zakorkowuje miasto, czy nie? Bo jak patrzę na parking, który ma 400 miejsc bodajże, to on prawie nigdy nie jest pełny, więc... Dobrze, i to jest się da fajny przykład. Fajny przykład, bo pierwotnie ta galeria miała całkowicie inaczej wyglądać. To miało być coś na wzór wendoparku, parterowa forma zabudowy i dobrze, że chyba były te takie problematyczne... Ale o to była walka. Pamiętamy, tak, no ale efekt jest tego taki, że mamy dzisiaj parking podziemny, dzisiaj mamy dwukondygnacyjny sklep, jest to rozkładane, to nie są jakieś czasy, gdzie mamy godzina 8, jeżeli otwiera się galeria o tej godzinie
i o godzinie 8 tysiąc osób czeka przed drzwiami. Nie, to nie jest, to nie są czasy komuny. Ludzie sobie, kto chce, to ma potrzebę, przyjeżdża na 8, ale ten ruch rozkłada się na cały dzień. Czyli ta rotacja tych ludzi jest tu przez cały dzień. Jeżeli jest ten parking, to fajny. Parking może nie jest pełny dzięki temu, że jest tam system rotacji. Tam, wiem, że parkują tam osoby z urzędu, na przykład prezes Wyczałkowski. No może ma abonament kupiony, nie znam kulisów tego. Wiem, że to taki przykład, bo często się spotykam z nim w windzie czasami, ale wiem, że tam też byłem w galerii, też spotkałem raz, ale nie, o tym nawet nie wiedziałem. No to dobrze, no każdy szuka jakiegoś rozwiązania skutecznego, no to nie jest bariera dla osób, które szukają sobie jakiejś tam fajnej, ciekawej alternatywy. Ciekawy jestem, czy za ten abonament płaci ARN. To już nie... To jest możliwe. To niech nie... To ja w takie rzeczy nie wchodzę. Moim działaniem jest to, żeby rozwijać to miasto i szukać dobrych rozwiązań, niespornych i nie wykłócać się z ludźmi. Zdecydowanie mam troszeczkę inny światopogląd na to, żeby robić dobre rzeczy i konsultować te dobre rzeczy ze społeczeństwem. Ja zawodowo też się zajmuję tym, żeby przeprowadzać takie konsultacje społeczne z mieszkańcami. Zajmuję się roszczeniami osób trzecich. Jestem zazwyczaj tym bezpiecznikiem między firmą. Mówimy o procesie inwestycyjnym, bo gdzieś tam jest ZRID i są wywłaszczenia, tak? Bo droga nie może meandrować. Dzisiaj my przychodzimy jako generalny wykonawca raczej w tematy już takie mniej sporne. Bardziej wynikają te spory z procesu samej inwestycji, gdzie na etapie projektu, bo to nie my projektujemy częstokroć. No dobrze, ale wróćmy do miasta, bo to są bardzo ciekawe rzeczy dla ludzi, dla wszystkich chłopców, którzy lubią traktory, koparki i drogi. Natomiast wróćmy do jakiegoś tematu, może bardziej kobiecego. Co można by zrobić w mieście? Koncepcja jeszcze na miasto, czyli wiemy, że już urbanistyka to jest po linii zawodowej. Druga sprawa to są konsultacje, czyli partycypacja, a teraz takie modne słowa, inkluzywność. To słowo jest nie do przecenienia, bo to takie europejskie, taki europejski blich dodajemy. Ja staram się raczej w swoim słowie... A jakiś jeszcze temat kolejny? Znaczy taki z kobietami ciężko mi powiązać, no ale który mi tak teraz na szybko przychodzi do głowy, to zdecydowanie to, co się zadziało w tym roku. Znaczy w 2023, czyli budżet obywatelski. Celowość tego zadania, kierunek, jaki mieliśmy podążać, to miał być właśnie głos społeczeństwa. I to jest jawny przykład tego, że konsultacja społeczna jest zaniechana, bo budżet obywatelski... Powiedzmy, bo nie wszyscy to śledzą, o czym rozmawiamy, że był budżet obywatelski, on trafiał na sołectwa, była taka historia... Budżet obywatelski to jest działanie, które jest rozdzielone na miasto i na wieś. Był podział taki, że część... Na początku było tak, że był jeden. Okazywało się, że miasto ma więcej mieszkańców i wieś nie może z miastem konkurować, więc podzielono, żeby wieś nie była pokrzywdzona, że na wsi jest odrębny, w mieście odrębny i to jakby no, pomogło tym mniejszym społecznościom też starać się o ten budżet. A finalnie w tym roku, o którym mówimy, do budżetu przystąpił Kościół katolicki, jakaś parafia. Tu jest dyskusyjne, czy parafia nie ma za dużej przewagi konkurencyjnej. No bo ja bym to popatrzył jak na wolnym rynku. Ja się może odniosę do tego, że nie wiem, ale, bo chyba trumień, bo to w poprzednim roku. Proszę pozwolić, żeby słuchacze wiedzieli, o czym rozmawiamy. I okazało się, że tak parafia no, ma taką siłę konkurencyjną, że jak ksiądz Zambony powie, głosujcie, bo my mamy fajny pomysł, to nikt nie jest w stanie z nimi konkurować. I ja już oddaję głos. To może ja tylko tak formalności wyjaśnię, że w 2023, czyli budżet obywatelski został ogłoszony chyba na początku 2023 i między innymi oratorium w Nysie wygrało to. Ale to jest jak gdyby no, głos społeczeństwa. No to w tym momencie też musimy dać tą pewną swobodę. I w 2023 taki wniosek między innymi swój efekt miał w postaci tego oratorium. Ale to już była taka tendencja spadkowa. Na koniec 2023 został ogłoszony kolejny temat budżetu obywatelskiego na rok 2024. Zostało złożonych 12 wniosków. No i tutaj, co się stało? Pewna zapaść już była w 2023, na początku, gdzie było ogłoszone na 2023. W tej chwili na ten 2024 to już według mnie totalna zapaść. A co bo grało? 12 wniosków miało miasto prawo zaakceptować 5 wniosków. Niestety, do kolejnego etapu przeszły tylko 2 wnioski.
pozostałe zostały odrzucone, czyli głos społeczeństwa kompletnie nie jest tu poważnie traktowany. I ludzie przestali, według mnie, już wierzyć w zasadność tego działania. Ale odrzucone zostało z powodu jakich formalnych... No oczywiście z powodu formalnych, to między innymi ja złożyłem dwa wnioski do budżetu obywatelskiego, uzasadnienie... Ale co, nie zgadzasz się z tymi argumentami? No totalnie, no dziwnym trafem w poprzednich edycji podobna, wręcz prawie taka sama formuła przeszła. W tym roku bardziej została rozbudowana, bardziej została dopieszczona. Jednym zdaniem, jaki to pomysł był? Były dwa pomysły, kontenery w przestrzeni naszego miasta, w którym miały być umieszczone albo forma ekspozycji pewnych zabytków związanych z fabryką samochodów. Wystawa Nyski. I Nyska, Nyska, tak. Historia Nyski w jednym kontenerze mogłaby być, w drugim na przykład samochód. W drodze takich uszczegóławiania i dowiadywania się, co ma większą szansę powodzenia, no zasugerowano, że co najwyżej Nyska mniej rodzi problemów i to ma jakieś może większe szanse. Czy to 150 tysięcy, bo taka jest chyba kwota, miała wystarczyć na to, czy to miała być na dobry początek? Nie, w zupełności by wystarczyła. Ja, gdybym to robił z prywatnych środków, zdecydowanie bym zrobił takiego typu dwa działania. Gdybym to robił, gdzie w tym momencie gmina musi, no to wiadomo, przetargi, nie przetargi, to jest bardziej skomplikowana już forma... Ale nie wchodźmy w takie szczegóły. Teraz no, tam coś bardziej wesołego może. Najbardziej nieudany... Ale ja dokończę może tę kwestię, żeby też dokończyć kwestię budżetu obywatelskiego. Ale właśnie najbardziej nieudany budżet, wydatek z budżetu obywatelskiego. Czy to przypadkiem nie było? Nie, przeszły dwa projekty. Ale wróćmy się do przeszłości. Bo w tej strzelnicy teraz ona nie działa. Tam jest, o ile nie ma kolejnej. Nie znam kulisów, co spowodowało, że ta strzelnica przestała. Tam jest teraz schronisko dla psów? Przynajmniej tak było rok temu. Szczerze nie znam wszystkich problemów. Wydarzyła mi się kiedyś bardzo śmieszna sytuacja. Umówiłem się na strzelanie. Pomyślałem, biorę syna i postrzelamy sobie z prawdziwej broni. Pierwszy raz, bo nigdy wcześniej tego nie robiłem. Umówiłem się na godzinę, jedziemy pod strzelnicę, a tam pieski zaczynają na nas szczekać. I konsternacja, gdzie to jest? Okazuje się, że wychodzi jakiś miły pan i mówi, strzelnica? Nie, to nie tutaj. To tam po drugiej stronie Grodkowskiej trzeba szukać. Na szczęście znaleźliśmy. Znaczy, szczerze, tutaj dzisiaj bardzo mamy poblokowane pewne rzeczy. Prawo własności jest bardzo mocno przestrzegane i chodzenie po takich bezpańskich terenach, czy w ogóle wchodzić, nie daj Boże, na prywatną posesję, dzisiaj kończy się to jakimiś problemami. Nie chodzimy już tak jak kiedyś za łebka w przestrzenie, które byliśmy z ciekawości. A do czego zmierzamy? Zmierzam do tego, że ja nie wiem do końca, co się dzieje w tej przestrzeni, na tej strzelnicy. Fizycznie wiem, gdzie była strzelnica, było kilka strzelnic w Nysie. Protesty i obawy mieszkańców, nie wiem, że te zabłąkane kule albo że huk, to było problemem, ale szczegółów nie znam, nie wiem. Są wały, jeżeli mamy długą broń, na tyle też mam pojęcie, bo wychowałem się w przestrzeni, w mieście, w którym stacjonowało wojsko. Wszyscy wiedzieliśmy, co to karabin, co to pistolet. Widzieliśmy, rozmawialiśmy z tymi żołnierzami, więc wiem, co to jest. Owszem, może zabłąkać się kula, ale po to jest instruktor, który instruuje. My mamy bardzo dobre tereny, bardzo wysokie wały, raczej tego zagrożenia u nas nie ma. Ale chyba, że są z premedytacją. Ale pomysł na strzelnicę w innym miejscu? Czy to nie jest, to nie jest moja tematyka. Ja tylko bardziej uzasadniam. Teraz już dość długo rozmawiamy, bardzo interesujące tematy, natomiast musimy dbać o jakąś ogólną długość tego materiału i coś na podsumowanie teraz. A czy ja mogę dokończyć kwestię budżetu obywatelskiego? Bo przeszły dwa wnioski. Fizycznie powinno przejść pięć, bo taką możliwość miała gmina. Czemu do tego nie doszło? Patrząc na uzasadnienie, choćby dlaczego moje wnioski zostały odrzucone, śmiem twierdzić, że nie wiem, czy miasto nie miało pieniędzy, czy nie miało woli. Na pewno nie wysłuchało społeczeństwa z ich propozycjami, bo czemu społeczeństwo nie ma możliwości zagłosowania? Nawet jeżeli by przeszło tylko pięć piątków, to by tylko była formalność do tego, żeby to te
te wnioski zostały zrealizowane. Tak, nie daliśmy tego, tylko zmierzam też do tego, puentując już ten budżet obywatelski. W tym roku do budżetu obywatelskiego zagłosowało, ja nie wiem, czy 500 osób zagłosowało. Pierwsza edycja spada budżetu obywatelskiego... zainteresowanie, tak? Nie, nie wierzą ludzie już w zasadność tego budżetu obywatelskiego, bo to, do jakiego zostało doprowadzane stanu, czyli uznaniowość, faworyzowanie chyba pewnych wniosków. Oczywiście to jest moja dywagacja, ale ona nie jest... Przestali wierzyć w sukces, tak? Tak, bo to już w tym momencie, jeżeli jesteśmy z danej okolicy, no to wiemy, że to raczej przejdzie, jest to w jakiś sposób zdecydowanie faworyzowane. Koniec tematu budżetu obywatelskiego. Jeżeli możemy przejść do kolejnego tematu, ja mogę coś zasugerować. Ale może tak, żeby już podsumowując, bo już przekroczyliśmy 20 minut, 25. To może jeszcze coś ja wspomnę, bo dla mnie bardzo istotnym elementem sołectwa. Postaram się w minucie może zmieścić. Temat sołectwa jest też ogromna dysproporcja między pewnymi działaniami i celowościami dla danych sołectw. Jeżeli jesteśmy radnym w gminie Nysa, owszem, dużo się dzieje w danym sołectwie. Jeżeli nie jesteśmy radnymi... Czyli radny lobbuje, tak? Zdecydowanie dba czyli o to. Ci, którzy nie mają... Aha, czyli każde sołectwo powinno dbać o to, żeby mieć radnego, ponieważ bez lobbingu nic tak, nie tylko, że ja chcę też, tak? Chcę, bo startuję z sołectwa, chcę wejść do tego, ale chcę zaopiekować się większą ilość sołectw, oczywiście poznać ich tematyki, jestem otwarty do tak. Ja prowadzę zawsze konsultacje ze społeczeństwem, szukam ich głosu i nie faworyzuję. Oczywiście wiadomo, że znam bardziej łatwiej problematykę swojego sołectwa, ale to też nie ma być główny argument do tego, żeby nie zapominać o innych sołectwach. Chciałbym, żeby te tematyki funkcjonowały w odniesieniu... Czyli rozumiem, że to jest tak sprytnie. Nie chcę walczyć z innymi sołectwami, ale wy ludzie z mojego sołectwa głosujcie na mnie, bo wtedy będziecie mieć większą siłę przebicia. Znaczy nie, no to taki cel też jest... Nie, no to jest racjonalne. No, ja tutaj... To jest racjonalne, ale też nie możemy zapominać o innych sołectwach, bo są małe sołectwa, które nigdy się nie wybiją, jeżeli mają 100 mieszkańców, to no przepraszam, no to takie sołectwo nie ma siły przebicia, jest taka Iława. No nie ma siły przebicia. I w tym momencie uważam, że powinniśmy wszyscy troszczyć się jako kandydaci, czy powiedzmy członkowie Rady Miejskiej, czy w ogóle burmistrz powinien o to dbać. O tych mniejszych. O tych, tak? Mniejszych. I ja dostrzegam, akurat gdzieś tam miałem możliwość kontakt z panem właśnie sołtysem z Iławy, bo będąc obecnie teraz sołtysem, znamy już tą osobę, wyartykułował ten problem, że ma poważny problem jako najmniejszy chyba sołectwo. Nie wiem, czy jest najmniejszy, ale podejrzewam, że jest najmniejszym sołectwem. Możemy iść do puenty. Czyli generalnie, jeżeli dobrze zrozumiałem, to jest tak. Urbanistyka to jest jeden z tematów. Tak, bardzo poważna problematyka. A drugi to jest ogólnie rzecz biorąc partycypacja. Na tak. Wielu polach. Począwszy od budżetu, poprzez konsultacje społeczne, czyli partycypacja i partycypacja po raz trzeci oraz urbanistyka. Tak moglibyśmy to podsumować? To, co udałem się dzisiaj przekazać, no to tak. To są tematy, które dzisiaj jak gdyby mogłem wyartykułować. Więc się uśmiechnijmy teraz do kamery i podziękujmy. Dziękuję Państwu za tą tutaj rozmowę i mam nadzieję, że Państwo wysłuchacie to do końca. Przepraszam, że to tyle trwało. Nawet nie miałem świadomości, że 25 minut. Tak to jest z gadułami. Ja też dziękuję. Dużo mam do przekazania. Mam nadzieję, że fajnie by było gdzieś w przyszłości więcej przekazać tych informacji. Dziękuję. Miłego dnia. Będę pytał cię w aucie.